Jos puunat. Proszę Państwa, przypominamy, że nie ma tutaj ludzi w ogóle prawosławnych, no bo w ogóle ludzi wiary nie ma. Marszałkowska, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Co tu może dobrego wnieść jeszcze do Warszawy? No był pochód 2 lata temu LGBT Marszałkowską. Wspaniałe. Proszę Państwa, ludzie delikatni, ludzie wrażliwi. A co to tam oni mieszają, wiesz, pedofilię z LGBT? LGBT a pedofilia to są dwie różne rzeczy, że się wywodzą, wiesz. Takie, jak to mówi, kościół i kłamstwo, to tutaj, to ja się zgadzam z tym. Kościół i kłamstwo. Ja mam takie przykłady pedofilii, że najwięksi pedofile to ci, którzy z krzyżami chodzą. Mało tego, klęczą na ulicy, a co, mało przykładów, a co chcesz jeszcze z policji? 4 kartki czytałyśmy, formatu A4, sprawozdania, mało tego. No myśmy zrobili zdjęcie tego sprawozdania z policji, ale gdzieś to mam na Google Plus, gdzieś to mam, ale przecież nie będę się spieszyć, szukać tego, bo ja nie chcę tu ludzi oczerniać, ale fakt faktem, że LGBT jest delikatne, jest wrażliwe, a natomiast pedofile, no to przecież widzisz, jak polują na baby, na przykład faceci, czy na dziewczynki, pedofile, ale w ogóle jak gwałcą kobiety, no to przecież nie dziewczynki, tylko kobiety gwałcą. To kto to jest? Chamy! Jak można na kobietę napadać i w ogóle w krzakach na kogoś tam polować? No to są jakieś chamy, czyli takie typy niedelikatne, ja mówię o tym, no. Ja mówię tutaj o wrażliwości, o delikatności. Państwo zobaczy, ten Pałac Kultury Stalina i Lenina. Czy ten Stalin, proszę Państwa, to on był delikatny, czy on był wrażliwy, jeżeli on zamordował swoją matkę? No poszukaj historii na ten temat. Jak to było, że Stalin zamordował matkę? Czy on sam własnoręcznie tę matkę zamordował, czy zlecił mord komu innemu? Szukaj szybko. Dzwonić do Radia Concito.